urodziła się pani w Suchej Beskidzkiej, studia w Krakowie, po drodze był Wrocław, teraz Katowice, a konkretnie Nikiszowiec. Media piszą o pani lokalna patriotka. Czuje się pani Ślązaczką? Wie pani, tak, ale taką transkulturową, czyli taką Ślązaczką, która nie twierdzi, to jest moje i ja tu nikogo nie dopuszczam, tylko taką, która zaprasza tutaj innych, bo uważam, że w transkulturowości tkwi wielka siła. I wydaje mi się, że to, że przybyłam do państwa na Śląsk, też było takim wkładem moim do tego miejsca tutaj na ziemi i to wkładem niemałym. Irma Kozina to historyk sztuki. Pochodzi z Suchej Beskidzkiej, ale pokochała Śląsk. W 2007 roku przedstawiła na Uniwersytecie Warszawskim dysertację na temat architektury górnośląskiej lat 1764-1955, uzyskując tytuł doktora habilitowanego. Jedna z najświetniejszych osób, jaka nam w Akademii i nam w Zakładzie Teorii przydarzyła się. Jest autorką tekstów na temat architektury województwa śląskiego po 1945 roku. W jej obronie wielokrotnie występowała. Należy do osób, które mają pogląd. Irma jest po prostu osobą bardzo aktywną. Działa w różnych przestrzeniach, także można ją naprawdę spotkać, gdzie tylko kto się spodziewa, albo i się nawet nie spodziewa. Historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyła w 1988 roku. Swoją wiedzą, wzbogaconą o życiowe doświadczenia, dzieli się ze studentami. Od 1998 roku prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i designu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Charyzmat uwiedzenia studentów, uwodzenia publiczności. To znaczy, studenci po prostu są jak zaczarowani. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką i urbanistyką Śląska, a jej osobowość powoduje, że nawet najtrudniejszy przedmiot jest studentom niestraszny. To się kończy katastrofalnie, jak chodzi o wybór seminariów magisterskich, bo zawsze jest wojna o to. Irma nigdy nie godzi się na to, żeby po prostu jakiegokolwiek studenta, który chciał do niej przyjść na seminarium, nie przyjąć. Te wojny są co rok, no ale ponieważ jesteśmy ze sobą 20 lat, to znaczy, że to się jakoś zawsze dobrze układa. Wybór historii sztuki to dla mnie nie wybór zawodu, a raczej pogłębiania pasji życiowej. Jak było w pani wypadku? Miałam 14 lat, gdy już wiedziałam, że będę studiować historię sztuki. Jeszcze rozważałam, czy może malarstwo, bo zawsze dobrze rysowałam, dobrze malowałam. I poszłam na taki kurs przygotowawczy już po liceum, na kurs do piwnicy pod Baranami. Tam taki malarz, nazywał się Ludwik Pindel, uczył malowania młodzież. Zobaczyłam, że koledzy robią to lepiej niż ja, że ja jestem takim hiperrealistą, notującym rzeczywistość, ale nie ma w tym czegoś, co jest taką iskrą Bożą. I pomyślałam sobie, kocham sztukę, więc najlepiej będzie po prostu uczyć się o niej, czytać jak najwięcej, a więc historia sztuki. Często pani mówi o tym, że Polska ma problem z kształceniem artystycznym od podstaw. Lekceważymy dziedzictwo kulturowe. Czy historykowi jest trudniej żyć w takim świecie? Na pewno zwróciła pani uwagę na bardzo ważną rzecz, ponieważ właściwie ograniczane są coraz bardziej te godziny plastyki tak zwanej, czy właśnie wiedzy o sztuce.
Tymczasem jest to kwestia uczenia ludzi innego spojrzenia na świat. Cały czas się mówi o tym, że społeczeństwo starzeje się i osoby, które są na emeryturze, są uczestnikami życia artystycznego. Ale jakże te osoby mają w tym życiu uczestniczyć, jeżeli nie mają do tego przygotowania, które gdzieś tam zakwita w okresie najwcześniejszym, kiedy jesteśmy dziećmi. I pamiętam, jakim dla mnie szokiem był fakt, kiedy w 1993 roku przyjechałam do Niemiec w okresie świątecznym. Przyjechałam tam na studia, ale przyjechałam tak, że jeszcze były to święta wielkanocne i w pierwszy dzień świąt wybrałam się na spacer, patrzę, wszystkie muzea otwarte. Wchodzę do takiej galerii romantycznej, staję sobie przed obrazami romantyków niemieckich, a podchodzi do mnie pan i dyskutuje o tych obrazach. I ja go pytam, kim on jest z zawodu, on mi mówi, kierowcą ciężarówki. Ja mówię, no to jak to? To stoi pan w Berlinie i jako kierowca ciężarówki spędza pan czas w muzeum, a on mówi, myśmy mieli wspaniałych nauczycieli w zakresie sztuki i plastyki od szkoły podstawowej. Oni zaszczepili tę miłość do sztuki we mnie i ja teraz nie wyobrażam sobie być w jakimś mieście, stać nawet na 2 godziny i nie zobaczyć czegoś. Więc to jest właśnie wspaniałe i tego chyba brakuje u nas. Design, moda, architektura, urbanistyka bardzo szeroko traktuje pani historię sztuki, ale te dwie ostatnie dziedziny, czyli architektura i urbanistyka, chyba są pani najbliższe. Myślę, że wszystkie rzeczy, które robię, wiążą się w pewnej mierze. Przede wszystkim jest to taka rzeczywistość gdzieś zaprojektowana. Lubię miasta, bo one mają przestrzenie zaprojektowane w sposób sztuczny. Oczywiście kocham też przyrodę i lubię wypoczywać w lesie, ale jeśli już mieszkam w przestrzeni jakiejś, to wolę, żeby ona była zaprojektowana niż nieuporządkowana. Stroje też bardzo lubię oglądać takie, które są zaprojektowane. Przedmioty również takie, które są zaprojektowane, więc wszystkie te dyscypliny tak naprawdę łączy design i designer. Osoba, która wymyśla takie przedmioty, takie przestrzenie po to, żeby nam się lepiej żyło. Tutaj na Śląsku jest pani znana jako osoba kochająca właśnie szczególnie architekturę, zabytki Katowic, budynki Katowic. Brak kompetencji i gustu odbija się na architekturze. Muszę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak gust urzędników czy inwestorów. Urzędnicy najczęściej są osobami niestety nieprzygotowanymi do piastowania takiej funkcji związanej z zarządzaniem przestrzenią, planowaniem przestrzeni. Natomiast deweloper jest jedynie zainteresowany pozyskiwaniem środków finansowych i liczy się z taką ochroną zabytków, ochroną przestrzeni miejskiej, tylko wówczas, gdy ta ochrona jest tak mocno wyartykułowana. Dla mnie bardzo dobrą lekcją była kwestia przebudowy hali targowej w Katowicach, dlatego że przebudowywał to pan Konior. Ja zbuntowałam się przeciwko pocięciu dawnej konstrukcji, która uważam powinna była być wpisana do rejestru zabytkowego. Niestety tak się nie stało. Pan Konior jest tylko jakby wykonawcą nowej architektury, projektantem nowej architektury, ale on skontaktował mnie z deweloperem i niestety deweloper okazał się nawet arogancki. To jest ten sam deweloper, który dokonał renowacji domu handlowego Renoma, takiego bardzo znanego domu towarowego z 20-lecia międzywojennego we Wrocławiu. I ja jego przedstawiciela, jego pracownika wprost zapytałam, proszę pana, dlaczego tak jest, że państwo kupują złoto i pozłacają główki na domu handlowym Renoma we Wrocławiu, a u nas niszczą państwo bez skrupułów zabytek. A on mi powiedział,
proszę pani, bo deweloper nie mieszka w pani mieście, deweloper może mieszkać nawet na Karaibach i jego pani otoczenie nie obchodzi, a poza Koziną nikt się o to nie upomina, a wobec tego dla kogo my mamy to ratować, jeżeli tylko pani jest zainteresowana, a wszyscy cieszą się, że będą mieli nowy dom handlowy, nową galerię, że będzie się tam dobrze i wygodnie robiło zakupy i tak naprawdę poza panią nikogo nie obchodzi to, że to jest jakaś zabytkowa hala targowa. Pani profesor, o Katowicach mówiła pani, że to miasto, którego nie sposób pokochać, ale wdała się pani z nim w romans. Dziś kocha i troszczy się o nie. Jest to miasto, które powstało w bardzo interesujący sposób. Owszem, potwierdzam to, założone jako wymysł kilku masonów. Ulice Katowic zostały zaprojektowane początkowo tak, żeby tworzyć masońskie obserwatorium astronomiczne i dzięki temu my dzisiaj mamy taki luksus, że jadąc ulicą Warszawską jedziemy sobie na zachód słońca na przykład, więc to jest miasto wyjątkowo interesujące i ciekawie zaprojektowane. Nie niszczmy tego miasta i właśnie to jest chyba najtrudniejsze w tej miłości, że w momencie, kiedy wycięto drzewa przed moim oknem, załamałam się i myślałam o wyprowadzce z tego miasta. To miasto naprawdę ma wiele uroku i daje się kochać, tylko jak mówię, oby ci, którzy są odpowiedzialni za udogodnienia naszego życia codziennego, nie sprawiali, że my chcemy się stąd lawinowo wyprowadzać. Odkrywała pani Śląsk, mając do tego narzędzia historyka sztuki. Jak wyglądała konfrontacja wyobrażeń z odkryciami naukowca? Na pewno było tak, że gdy studiowałam w Krakowie, nikt w ogóle nie przedstawił nam ani jednego wykładu, w którym cokolwiek na temat Górnego Śląska by było powiedziane. I pamiętam jak dziś, że był taki wielki kongres historii sztuki zorganizowany przez profesor Chojecką w Urzędzie Wojewódzkim w tej pięknej sali Sejmu Śląskiego. Ja byłam asystentką pani profesor i stałam przy drzwiach. Moim obowiązkiem było witanie gości i prowadzenie do tego miejsca pięknego. To był pierwszy miesiąc mojej pracy w Katowicach tuż po studiach. I goście przybywający z różnych części Polski robili takie wielkie wow, widząc tę piękną przestrzeń i pytali, może nam pani coś o niej opowie, a ja ze wstydem mówiłam, niestety nie mogę, bo pracuję tu miesiąc i nic nie wiem. I to było dla mnie tak negatywnym przeżyciem, że zaraz po tym kongresie zaczęłam szybko studiować architekturę Katowic, dowiadywać się jak najwięcej o tej przestrzeni. Ale muszę powiedzieć, że wcale nie byłam w tej niewiedzy osamotniona, bo pamiętam dobrze, jak zaczęłam organizować spacery ze studentami i mimowolnie słyszałam takie ich szepty za moimi plecami. Co ta Kozina wymyśla? Katowice to nie Kraków, to miejsce górników i hutników i tutaj niczego do zwiedzania nie ma. A po zajęciach już każdy z nich stawał się ambasadorem tego mojego wykładu. I najśmieszniejsza rzecz miała miejsce całkiem niedawno w kinie Rialto, gdzie to ja słuchałam wykładu, no powiedziałabym takiego już nie najmłodszego pana, historyka o Katowicach i w pewnym momencie on tak skierował na mnie wzrok i powiedział, dzisiaj ten wykład jest dla mnie szczególnie trudny, bo pierwszą osobą, która pokazała mi Katowice, była pani profesor Kozina, która tu siedzi w publiczności, więc mnie zastyga w głos w gardle, bo ja się boję, czy nie zostanę skrytykowany. Mnie to tak ucieszyło, bo to właśnie oznacza, że gdzieś tam się ma tych uczniów swoich, którzy z tymi informacjami zaczerpniętymi z wykładu idą dalej. Tak. Czym Śląsk panią zaskoczył? Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to był fakt, że Śląsk ma
takie wspaniałe pałace, bo rzeczywiście panowało to wyobrażenie o Śląsku takie, że Śląsk to jakieś miejsce, gdzie są ludzie prości, górnicy, hutnicy, wędrujący, a nagle się okazało, że była tutaj arystokracja, tyle tylko, że to nie była arystokracja polska, a niemiecka i o tym się w ogóle nie mówiło. I nagle się okazało, że w Świerklańcu mieliśmy pałac, który był wybudowany przez Lefiela. Kto Lefiel jest nam znany jako ten, który wybudował Louvre, jedno skrzydło Louvru. I było to coś niewiarygodnego. Oto autobusem numer 5 dojeżdżam do miejsca, gdzie kiedyś stał ten piękny zamek. Oczywiście dzisiaj go nie ma, ale w samym parku znajdują się do dzisiaj dwa bardzo interesujące obiekty, mianowicie kościółek autorstwa Juliusza Raschdorffa. Może nie każdy wie, że ta wielka katedra w samym centrum Berlina to też jest dzieło Juliusza Raschdorffa, a ten Raschdorff urodził się w Pszczynie i dzięki temu do Świerklańca nie miał tak znowu daleko i tam wzniósł piękny kościół. Taki na wzór kościoła Montbijou właśnie w jednej z dzielnic Berlina. Tamten kościół został zbombardowany w czasie II wojny światowej i już go nie ma. My tu w Świerklańcu kościół mamy. No i jest oczywiście Ernsta von Inne, też bardzo znanego berlińskiego architekta. Ten tak zwany Kavalierhaus, czyli dom kawalerów w Świerklańcu, który jest też wspaniałym dziełem sztuki. Czyli mimo, że tej głównej ozdoby już nie ma, jest tylko pamięć po niegdysiejszej mieszkańce tego miejsca, słynnej markizie La Paiva, która stała się księżną Henkel von Donnersmarck, a w której kochał się Dostojewski, Teofil Gautier, o której Emile Zola napisał powieść Nana. I to jest właśnie piękne, że ten Śląsk ma tak piękną historię i to taką historię łączącą osoby przebywające parę kilometrów stąd z wielkimi dworami monarchicznymi Europy, a my właściwie nie zawsze o tym wiemy i nie zawsze o tym chcemy mówić. Śląsk ma problem z akceptacją siebie, cały czas jest kreowany na nowo. Dla mnie zaskakujące jest to, że ilekroć wydaję jakieś książki, to one są natychmiast kupowane. I to jest o tyle zaskakujące, że znam kolegów z Krakowa czy Warszawy, którzy publikują i te książki gdzieś tam leżą na półkach. Więc jest jedna rzecz, że może mamy problem z tożsamością, ale my nie chcemy tego problemu mieć i robimy wszystko, żeby dowiedzieć się o tym Śląsku jak najwięcej. To jest właśnie świetne, że wszyscy, którzy tu mieszkają, bez względu na to, czy są to rdzenni Ślązacy z dziada pradziada, znajdujący się na tych ziemiach, czy też przybysze, zawsze następuje ten moment, kiedy my chcemy po prostu dowiedzieć się czegoś o tym miejscu, w którym się znaleźliśmy. I chcemy nadrobić tę stratę i wydaje mi się, że coraz bliżej nam do osiągnięcia takiego ideału, który dzisiaj nazywany jest transkulturowością, bo dawniej rzeczywiście dało się zauważyć coś, uważam, co było niepozytywne, mianowicie, że wszystkie te tożsamości różne, które tu się znalazły, bo nie ukrywajmy, mamy tutaj bardzo silne środowisko niemieckie, mamy tutaj bardzo mocne środowisko osób, które stwierdzają, nie jesteśmy Polakami, jesteśmy Ślązakami, ale mamy też Polaków i mamy wreszcie taką kolejną grupę, która chyba całkiem niedawno się zaczęła wyraźnie objawiać, osób, które mówią, my jesteśmy tutaj przybyszami, ale kochamy wszystko, co jest dookoła, i jesteśmy za transkulturowością. I to wydaje mi się najlepsze, bo to jest taka postawa, która mówi o tym, że nie ma miejsca na ziemi, gdzie zastygła jakaś tożsamość, tylko właściwie jeżeli się przyjrzymy jakiemukolwiek miejscu, to okazuje się, że to jest tożsamość tworzona przez wielość. I że tylko wtedy ona ma sens, tylko wtedy jest taka, powiedziałabym, wiecznie
aktywna i wiecznie dokonująca jakiejś transformacji, jeżeli sama wynika z takiej tymczasowości. To jest coś, co mamy w Nowym Jorku na przykład, że tam każdy, kto przybędzie, może się dobrze poczuć i utożsamić z miejscem. I to samo zaczyna się robić w Katowicach. Znam wielu młodych ludzi, którzy przybyli tutaj po studiach w Krakowie i oni już mówią, my czujemy bluesa tego miasta i już czujemy, że tu jest właściwie to miejsce, w którym chcemy być, a odpowiada nam taka otwartość na wielość. I to, wydaje mi się, jest jedyna perspektywa dla Katowic, czyli przyjęcie tego faktu, że tutaj Niemcy wnieśli coś, Polacy wnieśli coś jeszcze innego, Ślązacy zachowali coś, Czesi przynieśli też w pewnym okresie jeszcze coś odmiennego i to jest właśnie wspaniałe, taka, można by powiedzieć, kompozycja wielowymiarowa. PRL-owskie Katowice mogły stać się zabytkiem, dzisiaj jest już za późno. Czego jest pani najbardziej żal? Na pewno Pałacu Ślubów. O to walczyliśmy trochę z naszymi studentami. To było dzieło pana Mieczysława Króla, tego architekta, który jest także twórcą superjednostki. Już nie żyje, a to był niezwykle przemyślany budynek, bardzo lekki, ze wspaniałym wyposażeniem w środku, między innymi z rzeźbami Egona Kwiatkowskiego i Teresy Michałowskiej. I wydaje mi się, że to jest coś, co straciliśmy bezpowrotnie. Walkę o ocalenie katowickiego Brutala, czyli dworca głównego, pani przegrała, mimo że był to najważniejszy tego typu zabytek w Europie. Kielichy, które ocalały, trochę cieszą. To nawet nie są te same, ale ja myślę, że ja bym powiedziała, że właśnie nie wygrałam, bo obudziłam przynajmniej wyrzuty sumienia u architektów, którzy sporządzili ten projekt. Jocelyn Fillard i Nicolas Roche z firmy Seed Architects tuż przed wyburzeniem tych starych kielichów spotkali się ze mną na rozmowach i pytają mnie, dlaczego pani tak broni tych kielichów, a ja im na to opowiedziałam, że to jest bardzo charakterystyczna forma, a państwo nam proponują tylko pudełko, które będzie galerią i w którym pomieszczą się odpowiednie kielichy. I jeszcze powiedziałam, że ja nie jadę do Francji i nie wyburzam tam zabytków, więc dlaczego ktoś mnie tutaj wyburza architekturę? A wtedy Jocelyn Fillard powiedział, dobrze, to my pani te kielichy odbudujemy. I można to uznać za przegraną, bo nie ocaliłam tych poprzednich, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie mieli tego dworca z odbudowanymi kielichami, tylko pudełko, które w żaden sposób nie zaznacza tego miejsca. Przecież chyba każdy widzi, że idziemy sobie do dworca i kierujemy się światłem przezroczystego pawilonu, który ujawnia właśnie kielichy. I gdyby nie ta jedna mała, elegancka forma, to mielibyśmy pudełko takie samo, jak mają w Krakowie. Pani taką swoją wizję Katowic, Nowego Śląska? Na pewno byłaby to wizja Śląska, w którym wszyscy jesteśmy na tyle uwrażliwieni na przestrzeń, którą tworzymy i która nas otacza, że nie dopuszczamy ani do niszczenia przyrody dookoła nas, ani do dewastacji tej przestrzeni zaprojektowanej przez człowieka, że chronimy ją, wkomponowujemy się w nią jakoś organicznie, nie niszcząc. Różne mogą być zasady kompozycyjne, może być to oparte na kontrastach, może być oparte na jakiejś integracji i harmonii. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nie niszczyć tego, co pozostawili nam przodkowie, tylko przekształcać twórczo, a jednocześnie
pozwolić zaistnieć czemuś, co jest naprawdę wartościowe i nie być obojętnym na to, że ktoś za jakieś naprawdę tanie pieniądze chce nam zmienić naszą przestrzeń w coś zupełnie zdekomponowanego. Nie należy się na to zgadzać.